przejdziemy do osób, które związane z Mission Toruń są już od dłuższego czasu. Osoba, która zazwyczaj pojawiała się za sceną, chociaż miała też swój moment w trakcie Mission, przedstawiała naszych prelegentów. Jest to Ewelina Wojciechowska. Pozostałe osoby pozwolę przedstawić Ewelinie. Jej team, Toruńska Inicjatywa Obywatelska, dzisiaj opowie nam coś na temat współpracy, biznesu z przedstawicielami, z fundacjami nie tylko w Toruniu, ale i poza Toruń. Proszę. Z przyjemnością. Dziękuję Ci, Beata. Mam już naszykowane wizytówki. Ja się nazywam Ewelina Wojciechowska i przeważnie jestem współorganizatorem Mission Toruń, a dzisiaj jestem tutaj, bo w ciągu tych 15 minut chciałabym Państwu opowiedzieć też o mojej jakby drugiej stronie, którą się zajmuję. Są to właśnie organizacje pozarządowe. Od wielu miesięcy staram się te dwa sektory biznesu i NGO-sów łączyć ze sobą i dzisiaj będziemy też rozmawiać o dobrych praktykach właśnie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jestem tutaj właśnie jako prezes zarządu Fundacji Toruńska Inicjatywa Obywatelska. Po mojej prawicy jest Krzysztof Duda, też członek zarządu. Chciałabym też przedstawić Państwu Mikołaja Rusińskiego, też członka zarządu. I widzę, że jest już Adam Gryckiewicz, też członek zarządu. Cała nasza czwórka, tworzy właśnie tą organizację. I mimo, że istniejemy już dopiero od pół roku, to jednak jesteśmy związani z organizacjami pozarządowymi, z szeroko pojętym trzecim sektorem już od kilku lat. Chciałabym może przejść już teraz do kolejnego slajdu. Zanim przejdziemy do rozmów na temat konkretnych form współpracy, jakie mogą Państwo nawiązywać w organizacjach pozarządowych, chciałabym przybliżyć nieco działalność naszej fundacji. Otóż opiera się ona jakby na trzech takich najważniejszych filarach. Naszą ideą jest przede wszystkim promować konsultacje społeczne, budżet obywatelski i też zamierzamy ruszyć z wieloletnim programem toruńskiego monitoringu obywatelskiego. Będziemy uważnie przyglądać się radnym i sprawdzać, jak komunikują się z mieszkańcami, czy spełniają swoje obietnice. Koordynatorem tego projektu jest Mikołaj Rusiński i myślę, że on chętnie przedstawi Państwu, opowie więcej na temat tego programu. Konsultacjami społecznymi w naszej fundacji zajmuję się ja. Jestem z ramienia mieszkańców członkiem Rady Społecznej do spraw konsultacji społecznych, dzięki czemu możemy też współpracować z administracją publiczną i wymieniać się własnymi doświadczeniami w tym temacie. No i też jakby jesteśmy sprawcami obecnie dziejących się konsultacji na Przedmieściu Chełmińskim, których inicjatorem jest tutaj właśnie Krzysiek Duda. A on sam też w naszej fundacji jest ekspertem od budżetu obywatelskiego. Jeszcze zostało kilka dni do składania swoich pomysłów, dlatego też zapraszamy później w ramach networkingu. Tutaj mogą się Państwo zgłaszać do Krzyśka, bo on też jakby pomaga pisać wnioski i jest najbardziej poinformowany w tej kwestii. I chciałabym teraz oddać głos właśnie naszemu ekspertowi. Witam serdecznie, ja sobie pozwolę kawałek troszkę zmienić pozycję, żeby mniej więcej wszystkich widzieć. Poprosiłbym następny slajd, żebyśmy przeszli już do tego, o czym konkretnie chcemy porozmawiać, czyli o tym, czym jest tak naprawdę NGO. Kto z Państwa wie, co to jest NGO? Ręka do góry. Dobra, jest dobrze, że chociaż kilka osób. Myślałem, że będzie mniej. NGO to są organizacje, które działają non-profit. Czyli organizacje, które nie działają dla zysku, ale bardziej dla jakiejś idei. Co nie jest oczywiście równoznaczne z tym, że osoby w takich organizacjach nie mają zarabiać. Bo tutaj czysty wolontariat jest właśnie dla osób, w którym tym osobom przyświeca naprawdę jakaś solidna idea i mogą sobie pozwolić na to, żeby po prostu robić coś tak naprawdę bezinteresownie. Są to osoby, które na przykład są już super ustawione na przyszłość, wtedy oczywiście taka idea wolontariatu jak najbardziej do nich przemawia. Studenci też czasami robią to po to, żeby po prostu nabić sobie tak zwane CV. Poproszę dalej.
Dlaczego warto współpracować z organizacjami pozarządowymi? Organizacje pozarządowe to jest kilka takich głównych haseł, które sobie pozwoliłem dla własnej pamięci tutaj przygotować. Przede wszystkim wiedza i zasoby. Jak my, jako organizacje pozarządowe, możemy współpracować z wami jako z przedsiębiorcami? My posiadamy trochę inny zakres tej wiedzy, o której właśnie wspominamy na prezentacji. Jest to wiedza związana między innymi z życiem społecznym, z tym wiedza socjologiczna, która między innymi oddziałuje na to, jak działają jakieś grupy lokalne. Po części jest to także wiedza ta marketingowa, z której zapewne także większość z was tutaj korzysta, jak i różne aspekty promocyjne. My jesteśmy na takim etapie, że jako organizacje pozarządowe musimy swoją promocję robić jak możliwie najniższym kosztem. Państwo tutaj zebrani płacicie solidne pieniądze, a przynajmniej osoby, które starają się sprzedać jakiś produkt marketingowy czy promocyjny, żądają dosyć dużych pieniędzy. I to jest ta wiedza, którą możemy się tutaj na tej płaszczyźnie wymieniać. A jeżeli chodzi o zasoby, to zasoby, które tkwią w organizacjach pozarządowych, oprócz właśnie tej wiedzy, to między innymi zasób ludzki. My posiadamy wolontariuszy, my posiadamy osoby, które tak naprawdę mogą zrobić część działań właśnie pro publico bono za darmo. Także tutaj to są takie dwa główne aspekty, na których jesteśmy w stanie współpracować, przez co minimalizować państwa tutaj zebranych koszty. Jeszcze cofnijmy. Nie za szybko, mamy całe 15 minut. Wolontariusze, działania projektowe, kreatywność, ocieplanie wizerunku i granty. Jeżeli chodzi o działania projektowe, ktoś z państwa działa projektowo, a nie działa po prostu tak, nie wiem, ciągle, jak to, nie wiem teraz, jak to się dokładnie nazywa. Czy są osoby, które w swoim przedsiębiorstwie działają projektowo? Jedna osoba, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć. Super. Jeżeli są potrzebni eksperci, oprócz waszej wiedzy, którą wy posiadacie, to my także działamy projektowo, jesteśmy w stanie zrobić coś poza państwa taką główną linią przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o ocieplenie wizerunku, myślę, że większości z was, tak jak tutaj jesteśmy zebrani, idea CSR znana we współpracy z NGO-sami, coś co wychodzi fantastycznie, do tego się odniosę za chwileczkę. Jeżeli chodzi o granty, wyobraźcie sobie państwo, że ktoś na wasz biznes daje wam pieniądze. Jest to możliwe, jeżeli rozpoczynacie, dostajecie na przykład jakieś fundusze z Urzędu Pracy albo fundusze europejskie, a my jako NGOs te fundusze tak naprawdę możemy zbierać kilka razy do roku z wielu projektów. W tym momencie dywersyfikujemy te pieniądze, które my pozyskujemy na jakieś działania i jesteśmy w stanie wypracować różne metody, jak dzięki temu współpracować z biznesem, jak tutaj biznesowi pomóc. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe i warte przemyślenia, jak wy jako biznes możecie wykorzystać NGOs do tego, żeby wspierał wasze działania. I poproszę następne. Dobre praktyki, cztery obrazki, które tak naprawdę mają nasunąć tutaj, co NGO-sy robią i co są w stanie zrobić. Pierwszy z nich, ten w lewym górnym rogu, to jest taki bufet, którego tutaj dzisiaj nie mamy, ale mamy za to kawę. I wyobraźcie sobie, że w Toruniu jest przynajmniej kilkanaście organizacji, które oferują catering. I teraz czym się różni taki catering od cateringu, który proponuje państwu jakieś przedsiębiorstwo, jakaś firma, powiedzmy jakiś hotel z Torunia? Najważniejsza rzecz, oprócz jakości, to cena. Z drugiej strony, catering przyrządzony na przykład przez spółdzielnię socjalną, która jest też rodzajem organizacji pozarządowej, jakością prawdopodobnie nie będzie odbiegał, będzie to nawet takie bardziej domowe jedzenie, czyli fajne na różnego rodzaju imprezy, a jednocześnie właśnie ta cena będzie o wiele niższa, ponieważ odchodzi wiele różnych czynników, których NGOs, takich cen, wpływających na cenę, których NGOs po prostu nie ponosi. Prawy górny róg, są to konferencje i szkolenia. Jeżeli są tutaj wśród was tutaj jakieś osoby, które organizują szkolenia albo konferencje, warto wykorzystać organizacje pozarządowe chociażby z jednego powodu. Powód też bardzo ważny, po raz kolejny pieniądze. Przepraszam, że nie mówię dzisiaj o ideach, ale głównie o pieniądzach. Przygotowaliśmy się właśnie na biznes. Z jakiego punktu widzenia pieniądze? Organizacja pozarządowa, mając wielu przyjaciół, jest w stanie załatwić, że tak brzydko to nazwę, załatwić większy rabat.
niż państwo jako przedsiębiorca idący bezpośrednio do kogoś pierwszy raz. Także to jest też bardzo, bardzo ciekawy aspekt, na którym też polecę się zastanowić, że tutaj rabaty, które jesteśmy w stanie uzyskać i różne zniżki, pozwolą też tutaj na obniżenie kosztów działalności państwa przedsiębiorstwa. I drugi aspekt szkoleń i konferencji to jest ta wiedza, o której były dwa slajdy wcześniej, czyli też osoby, takie na przykład jak Ewelina, która jest świeżo po kursie trenerskim, mogą prowadzić dla państwa różnego rodzaju szkolenia, także po niższych cenach. To są oczywiście znowu te czynniki, które wpływają na cenę, których my tak naprawdę nie musimy ponosić, na przykład promocja tego typu rzeczy. Stąd jest to jak najbardziej profit tutaj dla państwa. Dwa ostatnie rysunki, jest to doradztwo i jest to na przykład jakieś eventy dla dzieci. Różnego rodzaju eventy kulturalne, obecnie też jesteśmy w trakcie realizacji jednego razem właśnie z biznesem, ale jako inna organizacja. A jeżeli chodzi o doradztwo, to służymy doradztwem między innymi w sprawach PR-owych. Są organizacje w Toruniu, które świadczą doradztwo prawne. Kilka jeszcze innych. Adam, jakie jeszcze mamy organizacje, które jakieś doradztwo świadczą albo konsulting? Sprawne. Tak, my. Dokładnie, połowa zarządu to są prawnicy, więc tutaj te porady prawne prawdopodobnie też za jakiś czas wejdą do naszej oferty. Okej, poproszę dalej. Oddaję mikrofon do drugiego studia, bo mamy mały konkurs. To a propos kreatywności i elastyczności, która występuje właśnie... O, to jest bardzo też ciekawe, jeszcze sobie pozwolę jedno zdanie dodać. Współpracując z agencją marketingową, ona ma pewne ograniczenia. Oni się boją niektórych, przynajmniej ja usłyszałem takie słowa, że oni się boją niektórych rzeczy robić, bo to może zaszkodzić ich renomie, ich marce. Organizacja pozarządowa ma pewne inny rodzaj możliwości, może iść trochę inną drogę, może sobie pozwolić na coś więcej, zaszaleć, być bardziej elastycznym i jednocześnie dostosować się do tego, czego państwo oczekujecie. I teraz właśnie a propos tej elastyczności i kreatywności, kilka słów Ewelina. Stwierdziliśmy, że my właśnie bardzo chcemy, żeby państwo też mieli okazję nas wykorzystać. Dlatego zapraszam, żeby państwo, każdy z państwa zobaczył, czy ma coś pod krzesełkiem może. A najlepiej jakby jeszcze znalazł taką karteczkę. Szukam zdjęcia, jak wszyscy szukają pod krzesełkiem. Jedna jest. Jest jedna osoba, widzę, Agnieszka. Nasza stała agentka. Mediatorka. Kto jeszcze ma taką karteczkę? Tio, to jest nasza wizytówka. Kto ma naszą wizytówkę? Jeszcze schowaliśmy dwie. Jeszcze są dwie i mogę podpowiedzieć, że są pod białymi fotelami, bo sama je tam umieszczałam. Może odpadły. Jak tam ten stolik dobrze się przeszuka i szlachtowali nie to. No już bardziej nie możemy podpowiedzieć. No. To zapraszam po wizytówki podczas networkingu. Czy mamy jeszcze te dwie wizytówki? O, jest, druga jest. No to widzę, że się tylko dwie odnalazły. Chciałam pogratulować, bo będą mieli okazję państwo nas wykorzystać i spotkać się na godzinne doradztwo w zakresie już takiej szczegółowych możliwości współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. Mam nadzieję, że państwo się zdecydują na naszą fundację. Tak, jeżeli chodzi o doradztwo, mogę, jeżeli to idzie online, to... Jeżeli chodzi o doradztwo, to możemy już, bo o co przeważnie pyta przedsiębiorca? Przedsiębiorca pyta o to, jakie mamy kwalifikacje, to raz, jakie mamy predyspozycje i czy mamy jakiś świstek, że ktoś poświadczy, że jesteśmy dobrzy i fajni. To ja się uśmiechnę do Agnieszki, żeby powiedziała, że jesteśmy dobrzy i fajni, bo ona już korzystała z naszego doradztwa i to było oczywiście po przyjacielsku. I teraz tutaj też macie szansę z tymi wizytóweczkami do nas zagościć w nasze skromne progi, czyli zapewne tutaj możemy się na przykład spotkać przy dobrej kawie i porozmawiać na tematy związane z organizacjami pozarządowymi i między innymi z PR-em. Może i jakieś aspekty prawne też uda się wtedy poruszyć. A gdyby
się Państwu spodobał Krzysztof, to jest jeszcze dostępny jako ekspert w ramach Business Clinic tutaj, w ramach Mission Toruń. Też on udziela porad właśnie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo doświadczenie ma ogromne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz czas na pytania. Dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że przede wszystkim nie będziecie, no jakby nie patrzeć, konkurencją dla innych pozostałych biznesów. Ja mam takie pytanie, może pierwsze zacznę, żeby ośmielić publiczność. Jeśli chodzi o Wasze doświadczenie, czy zdobywaliście szlify pracując dla firmy, czy było to też praca w fundacjach? W jaki sposób to wyglądało? Ja pracowałam i we firmach, i w fundacjach i za każdym razem jak pracowałam czy we firmie, czy we fundacji, to zawsze z którymś sektorem się spotykałam mimo wszystko. Teraz na przykład pracuję w fundacji, która realizuje projekt z funduszy unijnych. Pracowałam jako też wolontariuszka w Stowarzyszeniu Wiosna, takie duże stowarzyszenie z Krakowa i jeszcze w kilku innych stowarzyszeniach, ale już nie będę tyle reklamować. No i to zawsze się ta współpraca gdzieś zazębiała, co uważam, że za każdym razem mam takie pozytywne doświadczenia, wrażenia po takiej współpracy. Jakieś pytania z publiki? Agnieszka? Że jestem ładny, że się podobam. Przede wszystkim takim podstawowym kosztem z mojej strony, który zauważam, to są koszty promocji, którą jeżeli macie jakiś produkt albo usługę, no to musicie ją reklamować. Powiedzmy, czy ktoś z Was skorzystał z artykułów sponsorowanych? Jakie to są koszty, jakiego rzędu? Mhm. Michał? Mhm. Nie, no i ile płaciłeś za jakiś artykuł sponsorowany? No najtańszy i najdroższy. Mhm. Dokładnie. Mogę zaświadczyć, że organizując coś z jakąś organizacją pozarządową, taką w miarę renomowaną, która ma też pewne rozwinięte kontakty, jesteśmy w stanie umieścić nazwę firmy, nazwę produktów, artykule, zupełnie, przemycając go zupełnie za darmo. To zostaje oczywiście na tej sali, także jest to online za późno. Nie, ale naprawdę istnieje taka możliwość, że my jako organizacja pozarządowa nigdy nie płaciliśmy za żaden artykuł, umieszczając kilkukrotnie już nazwy firm w różnych gazetach. Na dzień dzisiejszy głównie lokalne oraz inne media, takie jak radio, jak telewizja. Także tutaj to jest taki koszt, myślę, że dosyć znaczny. Powiedzmy jeden artykuł w miesiącu, to jest kolejne 300 zł przynajmniej w naszej kieszeni. Przyjaźni. Czyli nie ma nic za darmo. No nie ma nic za darmo. No to szczerze trzeba powiedzieć, nie? My oczywiście jak mieszkaliśmy na momencie, gdy ona nam to fajnie dała, bo miała dużo na przykład. I to nie przeszkadzało jej, że tak powiem, tak? A nam, że tak powiem, pomagało tak. Z punktu widzenia organizacji pozarządowych taką fajną rzeczą, którą może dostać od biznesu, no to jest na przykład udostępnienie lokalu nieodpłatnie. To się na przykład bardzo często opłaca obu stronom. Z drugiej strony jeszcze kilka rzeczy. Możemy to podzielić tak standardowo, ekonomicznie, czyli na tą kwestię taką finansową i tą pozafinansową. Właśnie tak jak powiedziała Ewelina, lokal, jakieś sprzęty. Jeżeli Państwo wymieniacie na przykład sprzęt komputerowy, no to stary albo... No, pewnie nikomu się nie chce odsprzedawać, tylko to gdzieś tam leży, na przykład składowane w biurze, warto to na przykład oddać organizacji pozarządowej, może z jakąś opłatą, może w formie darowizny. To jest coś, co jest nam potrzebne i co na przykład my wykorzystujemy, a z drugiej strony są to naprawdę czyste pieniądze, które też jesteśmy w stanie
na nich wybudować coś na przykład dla społeczeństwa. I te projekty, o których my mówiliśmy, na dzień dzisiejszy robimy bezkosztowo, ewentualnie wspierając się różnymi grantami. No dobra, niekoniecznie bezkosztowo, musimy się pochwalić, że chłopacy od monitoringu już wywalczyli grant od fundacji BZWBK. Gratulacje. A my w zamian za to założyliśmy u nich konto. Dobrze, dziękuję wam. Nie ma nic za darmo, tak. Wszystko kosztuje. Dziękuję wam bardzo. Oczywiście w trakcie rozmów, dziękuję Krzysztofie, w trakcie rozmów, w trakcie networkingu będzie jeszcze okazja do zadawania